Cześć, cześć, witam Was serdecznie, zapraszam na moją kolejną wyprawę do lasu w Escape from Tarkov. Mapę już troszkę znam, wiem gdzie jest Extraction Point, także czułem się bezpieczniej i pewniej. Pozostałe dwie mapy, które są dostępne w Alfie, jeszcze muszę zbadać i wiedzieć gdzie iść, no ale już Was nie zagaduję. Zapraszam Was do oglądania rozgrywki, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Escape from Tarkov urasta do mojej ulubionej gry. Miłego oglądania. No to jesteśmy. Tarkov po raz kolejny. Mapa ta sama, czyli Woods. No i będziemy się starali stąd uciec. Mniej więcej już szczęśliwie wiem, dokąd trzeba iść. Także na pewno czuję się bardziej komfortowo niż ostatnio, chociaż komfort w tej grze to za dużo powiedziane. Trzeba pamiętać, żeby się dobrze skradać, dobrze osłaniać. No i nie dać się zabić. Zrespawnowałem się w miejscu, które niezbyt znam, no ale ogólnie wydaje mi się, że wiem, gdzie trzeba iść. Czy miałem rację, to się okaże. Na razie będę się skradał wzdłuż tego muru, przynajmniej prawą stronę mam osłoniętą. Dało mi się trafić na piękną, słoneczną pogodę, środek dnia i zaczynam wątpić, że wiem, w którą stronę idę. Znaczy, czy dobrze idę, ale chyba tak, za tymi skałami, ostatnio przy tych tamtych skałach się zespawnowałem, także idę w ich kierunku i powinno być gites. Oczy szeroko otwarte. Mamy karabin, mamy amunicję, mamy nawet kamizelkę. Czekaj, bo mam. Zapakuję sobie pełny magazynek. O, kogoś słyszałem. Albo wiatr. Sekundę postoję w bezruchu. Być może to ja wydałem ten dźwięk. Powoli, systematycznie, krok za krokiem, ale serducho mi wali. Jak się stresowałem w PlayerUnknown's, no to tu jest nieporównywalne na emocje i nieporównywalny stres, jednak fakt, że cały ekwipunek, który mam na sobie, mogę tak łatwo stracić. Tam chyba się nie przycisnę, co? No. Kurde, jeszcze się tu zablokowałem. Dobra, spokojnie. Jest koleś. Teraz spokojnie. Dobra, padł. Ale to poczekajmy chwilę. Bo na pewno jakieś sępy się zlecał za chwilę. No właśnie, już coś tam się dzieje. On pod tamtym drzewem padł. Niezbyt mi się uśmiecha teraz.
Kurde, wysoka trawa. Gdzie jest jego ciało? Kuźwa, no nie widzę tego ciała. No przecież tu gdzieś padł. Ale jaja. Jest. Głupio by było go nie zlutować. Tym razem się postaram wszystko mu zabrać. A, nic nie ma. Nic. Siekierka, ale ona mi niepotrzebna raczej. Dobra, powolutku, bo tam jakieś strzały też słyszałem. Tu jest skrzynia. Pusta skrzynia. Czyli ktoś tu już był przede mną. Dobra, skradamy się dalej. Wejdę tu na tę górkę i się z niej rozejrzę. Tu już powinniśmy widzieć tartak. Tartak widać i słychać strzały. Nie muszę tam iść do tego tartaku, ale mogę sobie na spokojnie boczkiem przejść, tylko że co z tego? Na razie mało łupów mamy. Ten toporek, który zebraliśmy na tamtym trupie, to nawet na amunicję się nie zwróci pewnie. No nic, spokojnie, podbiegnę kawałek. Spróbuję jakoś może od boku. Dobra, przebiegam do krzaków. Z tyłu czysto, z przodu wydaje się czysto. Kilka zamaszystych, dużych kroków i jesteśmy coraz dalej, coraz bliżej wyjścia. O, tam dalej strzały. Spróbuję podejść. Ten pieniek, myślałem, że to człowiek. Kurde. Się tam napieprzają gdzieś. Pytanie, czy do mnie strzelają? Tu jest koleś? Padł? Nie widzę ruchu. Wygląda, że padł, ale kto go tam wie?
No i on też się z kimś strzelał. Tam leży jeden, tu leży jeden. Czyżby się wybili? Kurde, nie mamy nawet miejsca. No ale shotguna trzeba wziąć, to wywalam. Czemu nie mogę tego zabrać? Dobra. Nóż. Kurde, strzelają. Strasik. Czemu nie mogę jej założyć? Can't find the place for item. Dobra, wywaliliśmy naszą. No. Dobra, mamy shotguna zdobycznego. Ajajaj, zaraz się zesram, za przeproszeniem. Tam był jeszcze jeden trup. Ale boję się go podnosić. Pójdę kawałek do przodu, spojrzę. W takim miejscu on leży. No, że strach tam iść. No, ale jak to mówią, szczęście sprzyja odważnym. O, jest koleś. Jest koleś, tylko że go właśnie zgubiłem z widoku. Kurde, żeby nas nie zaszedł od tyłu. Dobra, czekaj, chodźmy stąd. Poczekaj, poczekajcie. Mamy dobry loot. Może lepiej uciec po prostu już stąd. Pieprzem. Pieprzam, jeszcze kawał drogi przed nami. A trochę się obłowiliśmy. Fajniejsza kamizelka, fajny shotgun, trochę amunicji, granat.
No, musimy tu przez drogę przejść. Idziemy na widoku jak... YOLO! YOLO po zwycięstwo. Dobra, wydaje się czysto znowu. Jeszcze bunkier jest gdzieś. Tylko nie bardzo pamiętam, czy nie do końca pamiętam gdzie. Jest. Chodźmy, zobaczmy co tu się dzieje. Coś tu znajdziemy. Celownik chyba. I tu jest wyjście, ale ja nie mogę tego zbriczować, tego przejścia. Jeśli ktoś wie, to proszę o informację w komentarzach. Jak się otwiera tą kratę? Dobra, ten domek i za tym domkiem już jest extraction point. Tak blisko, a jednak tak daleko. Dobra, biegniemy. Muszę pozostałe mapy jeszcze obczaić. Dobra, padł. Tylko, że on się z kimś strzelał. Kuźwa. Zmiana magazynku. No dawaj, dawaj. Pytanie, z kim on cię strzelał? Kurde, wody nam brakuje. Musiał paść, kurde, w takim miejscu. Dawaj, szybko, kuźwa mać. Ale mi serce napierdziela. Po prostu zaraz padnę na zawał. O matko, ale ma plecaczek.
Ale mi się ręka trzęsie. Normalnie ledwo ledwo przekładam te graty. Co on tu jeszcze ma? Pistolet jeszcze ma, ale kurde no. Dobra, mamy miejsce na pistolet. Czuję, że zaraz dostaniemy strzała w plecy i... Dobra, ja już spierdzielam stąd. Spierdzielam stąd po prostu jak najszybciej. Ile? Trzech? Czterech zabiłem? Extraction. Ale to była runda. To była moja najlepsza runda. Zobaczycie na pewno ją na YouTubie. Dzięki. No to już po wszystkim. Cały się trzęsę. To była mega emocjonująca runda, naprawdę. Po tych 2 killach już chciałem jak najszybciej uciec, a potem się natknąłem jeszcze na te dwie moje ofiary, których też się udało sprzątnąć. Obłowiłem się nieźle. Plecak, dwa pistolety, shotgun, sporo amunicji. Także jestem super zadowolony. Zaraz to wszystko sprzedam z pieniędzy, może mi wystarczy na noktowizor. Gra jest naprawdę super, tak jak powiedziałem, przed filmem urasta do mojej ulubionej, a po tej rundzie to aktualnie moja ulubiona gra, naprawdę. Mega fajna, mega fajny klimat, symulator, fajna odskocznia od Overwatcha, który jest no, zupełnie w inną grą, tak? Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Oczywiście, jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Dzięki za 1000, który ostatnio pękł. Bardzo się z tego powodu cieszę. Do zobaczenia.